Dzień dobry, tu Kamila Raczyńska. I Aga Kozak. A to podcast intymny. Intymny podcast o intymnych sprawach. Do intymnego słuchania. Podcast powstaje we współpracy z marką Lowa. Dzień dobry, dobry wieczór, tu podcast intymny, a z wami są Kamila Raczyńska. I Aga Kozak i dzień dobry, dobry wieczór. A dzisiaj przy trzecim mikrofonie Ewelina Tyszko-Bury. Ewelina jest fizjoterapeutką i osteopatką ginekologiczną. Jest również twórczynią przychodni, Słuchając Ciała, w której kompleksowo opiekuje się głównie, choć nie tylko, kobietami. Jest również współautorką książki pod tytułem Ona, zdrowie, seksualność, ćwiczenia mięśni dna miednicy, którą, uwaga, napisałyśmy we dwie dla wydawnictwa Znak. Jest to książka, która jest ogromnym kompendium wiedzy na temat kobiecego zdrowia intymnego, bo właśnie tym głównie zajmuje się Ewelina. Może w ogóle na początku byśmy wyjaśniły, czym jest twój zawód? Trochę więcej o tym, kim jest fizjoterapeuta ginekologiczny, osteopata, czym się zajmuje i czy są to jakieś podejrzane czary-mary. Na pewno to na powiesz. Na pewno czary-mary. Abrakadabra. No więc tak, osteopatia jest to dział medycyny, chociaż jesteśmy trochę postrzegani jako worek inni i wróżki wahadełka, niestety. Tarot i to znaczy, jakby ja nie mam nic przeciwko, natomiast no to jest po 5 latach fizjoterapii, bo żeby być osteopatą albo osteopatką, to należy skończyć w Polsce medyczne studia, czyli albo fizjoterapię, albo położnictwo, albo wydział lekarski. I wtedy można pójść na osteopatię. I to jest kolejne. Ja akurat kończyłam 5 lat studiów. No i rozbija się to o anatomię, o fizjologię, o to, no, o ludzkie ciało tak naprawdę. Więc trochę się nie zgodzę z tym workiem inni, bo nadal traktuję osteopatię jako zawód medyczny i chciałabym, żeby tak było. No i co? No tak naprawdę osteopatia mocno szeroko traktuje pacjenta i pacjentkę. Czyli w sposób, może to słowo jest trochę nadużywane, holistyczny. Natomiast myślę, że no tak jest, że patrzymy na ciało bardzo globalnie. Czyli jeżeli ja zajmuję się głównie, to znaczy lubię zajmować się działką ginekologii, to nie jest tak, że my jesteśmy podzieleni osteopata taki, taki czy taki. Ja tworząc jakby profil na Facebooku tak naprawdę 10 lat temu osteopatia ginekologiczna, chciałam zwrócić uwagę na to, że nikt się tym nie zajmuje po prostu. I że w ogóle można z różnymi problemami działać, bo wtedy jeszcze praktycznie nikt o niczym nie mówił, o żadnych mięśniach na miednicy, o problemach z wulwodynią. No jakby to był temat rzeka. Więc osteopatia traktuje człowieka bardzo szeroko, więc jeżeli ktoś do mnie przychodzi z problemami ginekologicznymi, to i tak pracujemy z całym ciałem. Czyli jeżeli mam pacjentkę, przykładowo dzisiaj miałam bardzo dużo pacjentek z płodnością, z problemami z płodnością, no to nie mogę pracować tylko z macicą i jajnikiem, bo jest jeszcze taka oś, która się nazywa podwzgórze przysadka i jajnik, czyli jakby hormony, które na siebie wzajemnie wpływają po to, żeby ten cykl i żeby ta płodność była. Więc muszę zahaczyć o czaszkę, muszę zahaczyć o klatkę, o osierdzie. To jest wszystko jeden ciąg tak naprawdę. Więc... Ale czym ty zahaczasz? Rękami. Bo wiesz, o co chodzi, że część osób, które idą do osteopaty, osteopatki, albo idą na terapię czaszkowo-krzyżową, albo no w ogóle nie wiedzą, czego się spodziewać. Czy to jest takie jakieś akupunktura, czy to jest wyciąganie nogi, czy strzelanie stawami, nie? Jakby... Czy ty znaczy, się na mnie położysz się z kościami kojarzy, prawda? Więc co ty właściwie jakby robisz w tym gabinecie za rodzaj tych czarów? Tych czarów. Czary i magię. Czyli dłońmi. Dzisiaj przyszła pacjentka, w końcu zeszła w ciążę. Tak, czary i magia. Słuchajcie, no jest to praca manualna. I jakby osteopatia to jest, nie jakby, osteopatia to jest szereg zabiegów manualnych, które powodują, że tkanka wraca do zdrowia. I są przeróżne techniki. Możemy pracować strukturalnie, to co powiedziałaś, Kama, że można manipulować pacjenta, czyli strzelanie, tak? Manipulować pacjenta, czyli ładnie strzelanie, brzmi, bardzo ładne. Manipulacja stawów. Tak. Tak powiem precyzyjnie, żeby nie było, że tutaj. No więc to jest
jedna jakby ścieżka. Można pracować powięziowo, można pracować trzewnie, tak? Bo na przykład pracujemy też dużo trzewnie, czyli można pracować z macicą, czyli trzewia miednicy mniejszej, pęcherzem czy odbytnicą. A wtedy dotykasz brzucha, czy jakby... Czy wchodzisz przez właśnie pochwę albo odbyt? I tak, bo jeżeli, bo oczywiście można się do narządów dostać w różny sposób, natomiast nie jest to tylko i wyłącznie, jeżeli mówimy o ginekologii, praca na przykład przez perwaginam, czyli przez pochwę, tak. Czy praca tylko z miednicą, bo to jest takie clue, bo często właśnie jak pacjentki przychodzą, to mówią, że no tak, no, że głównie to, że czasami są zdziwione, nie wiedząc jakby co to jest osteopatia, że ja tak trochę wyżej i szerzej, nie? Że, a to zdejmuję spodnie i zdejmuję bieliznę. Ja mówię, nie zdejmuję pani bielizny, zdejmuję pani spodnie, jakby zostaje pani w bieliźnie, ponieważ muszę zobaczyć od gardła, czaszki, klatki, jakby wszystko, tak? No więc praca jest bardzo, bardzo urozmaicona pod względem technik. Można oczywiście pracować to, co wspomniałaś, terapią czaszkowo-krzyżową, czyli przez czaszkę połączenia wpływać na różne struktury i na różne funkcje tak naprawdę w ciele, więc to jest też istotne. Są techniki Sutherlanda, są techniki Jonesa, naprawdę jest cała gama technik. No i w gruncie rzeczy to jest tak, że jak się kończy osteopatię, to jest taki chyba początek drogi, tak szczerze mówiąc. Czyli tak, 5 lat fizjoterapii, potem 5 lat osteopatii i nagle sobie myślisz, że kurczę, jeszcze tyle nie wiem. No. Ale to jest super. Bo i że to każda pacjentka pozwala... uczy czegoś nowego, tak, prawda? Ale to jest też fajne, że pozwala to na, no, na rozwój. Czyli że, a jeszcze bym zrobiła to szkolenie. Teraz na przykład jestem w trakcie embriologii. Jestem w trakcie endocranial spasm. Czekaj. Embriologii, czyli ty możesz działać już na... Embriologia, to znaczy embriologia to jest o naszym rozwoju. Tak. O zarodku, o tym, jak po kolei wszystko się wydarzało, że jesteśmy teraz w takiej postaci, w jakiej jesteśmy. Natomiast szkolenie, na którym obecnie jestem, to jest szkolenie kilkomodułowe, tłumaczące, który listek zarodkowy za co odpowiada. I tak naprawdę pewne objawy pacjenta wynikają czasami z zupełnie czegoś innego, niż widzimy na tu i teraz, cofając się do rozwoju. Więc jakby to trochę jest faktycznie połączenie... Bohadełko. Wiesz, jest to nam potrzebne do diagnostyki na przykład. Tak. Do tego, żeby tego pacjenta albo pacjentkę skuteczniej leczyć i żeby lepiej rozumieć ciało. To, co jest też istotne i co myślę, że nie można tego oddzielić od pracy manualnej, to znaczy niektórzy tak w ogóle nie pracują, natomiast ja nie widzę możliwości, żeby nie pracować z emocjami, nie jako psycholog, tylko nasze ciało zawsze zbiera emocje. I jeżeli chodzi o ginekologię i o problemy ginekologiczne, to tam zawsze się coś znajdzie, albo my nieświadomie pakujemy pewne rzeczy w ciało. I to widać. To widać w gardle, to widać w klatce, to widać w zamrożonej miednicy. Więc jakby... Ja dużo pracuję też z psychosomatyką, dlatego że nie da się chyba tego nie połączyć po prostu. Z psychosomatyką, czyli? Czyli właśnie tym, że emocje, które są trudne, wrzucamy sobie w ciało, zamrażamy gdzieś, nawet nieświadomie tak naprawdę. Zwykle nieświadomie, nawet bym powiedziała, no tak, nie? Zwykle nieświadomie, albo po prostu robimy to dlatego, że w tym momencie byłoby to za trudne, żeby w ogóle to gdzieś wywlec. Rezygnujemy z nie? Tak, no bo nie dźwigniemy. I to wchodzi w ciało. I potem to ciało nam daje pewne objawy. I jeżeli... Ja chyba po prostu tak mam, że przychodzą do mnie te pacjentki już gotowe na pewną pracę. Oczywiście nie każdy na takim samym poziomie gotowy na pracę. Natomiast jeżeli widzę, że jest dużo emocji w ciele, to zawsze... One się też podczas takiej pracy uwalniają. To zawsze staram się, żeby ta pacjentka była zadbana. Czyli, że jeżeli ma gotowość i otwartość, to fajnie by było, żeby w tą terapię gdzieś już weszła. Czyli nie ze mną, tak? Ja jestem tylko, pracuję przez ciało i ona te emocje uwalnia. I na przykład przypomina jej się coś tam. Albo uwalnia jej się dużo płaczu, bo ten płacz miała po prostu zapakowany przez x lat w klatce i w gardle. Więc chyba nie da się
nie podejść tak naprawdę bardzo, bardzo szeroko do tej naszej pacjentki uroginekologicznej, ginekologicznej, czy jakiejkolwiek, tak szczerze mówiąc. Dla mnie to jest osteopatia. Hmm. Czyli tak mocno, mocno szeroko i perspektywicznie na wprzód patrząc na tą pacjentkę. No dlatego też stworzyłam takie miejsce, gdzie mam gdzie odesłać. Czyli, że ta pacjentka jest zadbana z każdej strony. Że jeżeli może, każdy musi znaleźć swoją ścieżkę i jeżeli dla kogoś jest psychoterapia, to super. A może dla kogoś jest TRE. Mhm. A może dla kogoś... Powiedz, czym jest TRE. Czyli Trauma Releasing Exercises. To jest taka praca przez ciało z emocjami. Natomiast nie trzeba nic mówić. To jest o tyle fajne, że jeżeli ktoś nie jest gotowy na mówienie, to nie musi. Mhm. Było to wymyślone dla żołnierzy amerykańskich, którzy wracali z Iraku, misji. Właśnie, Afganistanu. Tak. Doktor Dawid Bercelli, prawda? Dokładnie, dokładnie. I mieli bardzo dużo emocji w ciele, no, których tam nie mogli rozpakować. To nie było ani miejsca, ani mówić. Czas, ani... Tak. No ale w związku z tym, że dużo w ciele, no to ciało zaczęło dawać różne symptomy i objawy. Nie do końca potwierdzone w badaniach diagnostycznych. W sensie, no nie wiadomo, dlaczego tkanka tak jest. Tkanka zdrowa, ale boli, nie? Tak. No i okazało się, że taka praca przez drżenia, trochę na obserwacji zwierząt, tak? Bo tak reagują też zwierzęta, kiedy się stresują. I dzieci. I dzieci. No i my niestety to jako dorośli socjalizowani i tacy, tak. I to jest a propos ginekologii, no bo w tym siedzimy. Zobaczcie, ile pacjentek, czy waszych koleżanek, czy ty, Kama, jak rodzisz z pacjentkami, ile kobiet wchodzi w porodzie po drżenie. Tak. I to nie jest tylko zmęczenie mięśni, nie? Tak, to w ogóle jest... nie jest zmęczenie mięśni, bo właśnie o to chodzi. Ja się śmiałam, ponieważ po moim drugim porodzie, ja się chyba godzinę telepałam i przyszedł do mnie mój kumpel, z którym, który mi tam mnie wspomagał, Tomek, i mówi, o matko, tak ci zimno, ja ci może dam ci, przyniosę ci, może powiem tam pielęgniarką, to ci przyjdą, przyniosą. Ja mówię, nie, Tomek, to jest TRE, dawaj mi tą małą, ja tam się telepię cała na tym łóżku. Nie no, znaczy i to jest super, że jakby naprawdę nie zatrzymałam, więc to ciało wypuściło te emocje, a było ich dużo. I bardzo często my, jako dorośli, no właśnie to hamujemy. No bo to głupio wygląda, nie? No bo tak, ale wiecie, nawet z poziomu języka mamy takie powiedzenie, że ktoś trzęsie portkami ze strachu. Albo trząs, nawet te stare powiedzenie, że ktoś drżał jak osika. I to nie są komplementy. To jest trzęsi portek, no to to jest określenie na kogoś, kto jest tchórzem po prostu. Tak. I się trzęsie ze strachu. I właśnie chciałabym pociągnąć ten wątek, który tutaj ty zaczęłaś, Ewelina, o tym, że TRE powstało na bazie obserwowania zwierząt, że Bercelli mówił wprost, że nawet jak sobie obejrzymy pierwszy z brzegu film typu National Geographic, jak gepard goni antylopę i jej nie dopada, to jest istotne, to ta antylopa, zanim w ogóle jest w stanie później pójść, wrócić do swojego stada, to chowa się gdzieś pod krzaczkiem i się trzęsie cała. Tak mocno, że czasem nie jest w stanie wstać nawet na nogi. Zresztą zając przestraszony tak samo. To jest oznaka ciała, że ono potrzebuje jakby zmetabolizować te wszystkie emocje, ale też hormony, które się wydzieliły, żeby uratować tej sarence czy zajączkowi życie, bo miałyśmy przecież wyrzut adrenaliny i kortyzolu, żeby przetrwać tę ryzykowną, trudną sytuację i potem coś się musi z tym napięciem wydarzyć, nie? No a my niestety w drodze socjalizacji zaciskamy szczęki, wciągamy brzuchy, zaciskamy pięści, połykamy te gule z płaczu, żeby przypadkiem, nie? I całe nasze ciało jest po prostu takim zabetonowanym kontenerem na trudne emocje, z którymi nie wiemy, co zrobić i nie mamy poczucia, że jesteśmy na tyle bezpieczne, żeby je w ogóle rozładować, pokazać i przeżyć. Tak, albo dają nam zastrzyk na przykład, żebyśmy właśnie w ten sposób nie... Uspokajające. Nie? I TRE zachęca do tych drżeń w takiej bezpiecznej atmosferze, wygodnej,
pozycji, tak. I ja też byłam na takich szkoleniach, widziałam niesamowite rzeczy, ludzi płaczących, ale też śmiejących się nagle. To też jest orgastyczne troszeczkę. Orgastyczne może być, tak. Bardzo, bardzo ciekawa metoda pracy przez ciało, tak jak zresztą Aleksandra Lowena metoda, prawda? Też. Tam też jest dużo, dużo o drżeniach i w ogóle dużo o uwalnianiu emocji z ciała właśnie. Powiedziałeś, że przychodzą do ciebie pacjentki, powiedziałeś, że masz je do kogo odesłać, ale z czym te pacjentki i pacjenci, jak rozumiem, przychodzą? Znaczy, z czym do osteopaty, proszę pani? Do osteopaty ogólnie. No to tak naprawdę w zasadzie zaczynając od najprostszej rzeczy, takiej najbardziej, o której wszyscy myślą, bo osteo, czyli kości, no to można z problemami kostno-stawowo-mięśniowymi, ale też na przykład problemami jelitowymi, na przykład migrenami, na przykład problemami z... Zaciśnięta szczęka, ból głowy. Zaciśnięta szczęka, ból głowy to też migreny, ale na przykład jeżeli są problemy na przykład z uderzeniami, mówię bardziej pod kątem sercowym, stresowym, można popracować sobie z nerwem błędnym na przykład i stonizować tego pacjenta, bo nie zawsze jest to problem sercowy stricte, kardiologiczny, o tak może. Więc, więc tutaj... A Ewelka z depresją? Też. Z depresją, ze stanami lękowymi, z... Napięciem w ciele generalnie jest teraz tak dużo pacjentek, tak dużo, które wymagają wsparcia. No pacjentek dlatego, że ja z pacjentkami głównie, ale myślę, że pacjentów też. No i wiecie, jeżeli ktoś potrzebuje EBM, czyli Evidence-Based Medicine, i poczytać sobie... A co to jest Evidence-Based Medicine? To jest, taka przestrzeń, gdzie chodzi o to, że rzeczy, które robimy, są udowodnione naukowo. Czyli jest na to 6 książek, 14 artykułów Science. 400 artykułów. 400 artykułów. Tak. Rozumiem, 400. PubMed, jak wpiszesz coś w PubMedzie, to i ktoś ma z tego profesurę. Tak. Ktoś ma na pewno i ktoś, to jest potwierdzone naukowo i to na pewno będzie działać. No więc jeżeli ktoś chce EBM, bo osteopatia mówią, że nie jest EBM, jeżeli ktoś chce EBM, to na przykład jest bardzo dużo artykułów odnośnie stymulacji nerwu błędnego i na przykład wspomagania przy depresji, stany lękowe, padaczka, endometrioza, tak? Więc jakby jest mnóstwo badań, które niepłodność, które pokazują, że jest to duży wpływ na nasze samopoczucie i można tu działać. I tak naprawdę jest to działanie z nerwem błędnym, czyli w zasadzie na całym jego przebiegu, tak? Gdzie można pracować manualnie, ale można też na przykład, ja moim pacjentkom zalecam stymulację nerwu błędnego. Czyli... Taką słuchawką przez ucho się robi stymulacja, na lewe ucho się nakłada, przy endometriozie. Tak? Więc jakby jeżeli ja pracuję sobie z nimi manualnie, no to w tym momencie można dać coś do domu, a coś do domu może być na przykład stymulacją, czyli kupują stymulator i sobie codziennie robią stymulację. Kosztuje ich to tyle, co zakupienie sprzętu i to, że nałożą słuchawkę, bo mogą robić cokolwiek bądź wtedy, nie? Wyobrażam sobie, że tak pierwszy raz, jak człowiek jest... córką chirurga wojskowego na przykład. Tak. Wiesz, o co jest chodzi? I tu taki hardkoru i dziadek też i w ogóle wiesz, tam ten, że jak pierwszy raz słyszysz, że w sumie jak coś tam jest na przykład z endometriozą, która sama w sobie jest fascynującą absolutnie chorobą, o której przeczytałam w waszej książce i jest to niesamowita choroba, o której większość osób nie wie, że ma, albo jest to bardzo trudne do zdiagnozowania. I nagle ktoś mówi pacjentce, która na przykład ma super ciężkie skurcze przy miesiączce, żeby sobie włożyła coś do ucha, to ja sobie myślę, że wiele osób może jednak uznać, że to jest świr, wahadełko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak rozumiem, ty z powodzeniem pracujesz i właśnie z endometriozą. Może opowiedzmy też trochę o tym, czym jest endometrioza, bo to jest też fascynująca rzecz. Warto to wiedzieć, bo być może wiele z nas ją ma i nawet o tym nie wie. Tak, a możemy wrócić do tego za chwilę, jak jeszcze dopowiem, czym zajmuje się osteopatia ginekologiczna. Tak, bo nie dokończyłam. Oczywiście. Więc oprócz tych wszystkich kostno-stawowo i tam innych,
No to taką moją ulubioną działką, chociaż dla mnie jest wszystko jedno, czy ja pracuję z migreną, czy tam z kolanem, czy tam ze stopą, bo i tak muszę, bo to często jak nie zrobię stopy, to nie zrobię biodra i nie zrobię otworu zasłonowego, a nie zrobię przez to miednicy mniejszej. Więc jest właśnie ta ścieżka ginekologiczna, czyli w zasadzie pacjentki, które mają problem na przykład z zajściem w ciążę. Pacjentki, które w tą ciążę zaszły i mają dolegliwości bólowe, no bo już teraz więcej jest świadomych lekarzy, natomiast nadal myślę, jest takie nie dotykaj, bo jak ze śmierdzącym jajkiem, bo jest w ciąży, to nie wolno. I też widzę, że część specjalistów typu fizjoterapeutów właśnie też mówi, że po pierwszym trymestrze dopiero praca. No, można pracować z kobietą ciężarną, nieważne czy jest w pierwszym, drugim czy trzecim trymestrze. Nie ma to znaczenia, jeżeli wiesz, co robisz i wiesz, jak to zrobić. Więc jakby to jest podstawa. Więc z kobietą w ciąży przygotowanie do porodu można wspomagać przy osteopatycznym obrocie malucha, tak? Jeżeli jest ułożony miednicowo albo tak po ludzkiemu nie jest głową do dołu, o tak. Więc można wspomagać osteopatycznie. Jak jesteśmy ciąża, no to po porodzie cała uroginekologia, jak i tu jest połączenie z fizjoterapią. Ja często pracuję sobie osteopatycznie i potem, ponieważ mam cały team, bez którego ciężko by mi było pracować. W sensie takim naprawdę multidyscyplinarny zespół. Razem można zdecydowanie więcej. O tak, że samemu można dużo, ale razem można więcej. I tu można bardzo ładnie połączyć pracę osteopatyczną z pracą fizjoterapeutyczną właśnie pod kątem uroginekologii. Więc tutaj jest ta działka. Możemy pomyśleć o wulwodynii, vestibulodynii, czyli dolegliwościach bólowych w okolicy wejścia do pochwy czy przedsionka pochwy. Dyspareunia, czyli tak naprawdę bolesne współżycie, czy to powierzchowna, czy głęboka. Też z tym możemy działać. Co to znaczy powierzchowna, czy głęboka? Czyli kiedy mamy, pacjentka przychodzi z dolegliwościami pod tytułem mam bolesne współżycie. Na początku jest ciężko nam zacząć, jest ból, potem już jakoś idzie dysparunia powierzchowna, czyli jakby przy wejściu do pochwy i często jest to kwestia napięcia podniesionego mięśniowego. Czasami śluzówki, czasami na przykład może być to blizna po nacięciu krocza, z którą nikt nie popracował. A kto miałby popracować z taką blizną? Albo fizjoterapeuta, albo osteopata, więc na spokojnie można albo się wybrać. Albo samodzielnie, jeżeli się tego nauczymy. Jesteśmy w stanie pracować w domu, albo poprosić partnera, nie? O też takiej samodzielnej pracy w domu jeszcze porozmawiamy, ja cię o to zapytam, ale wiem, dokąd zmierzasz, bo jak powiesz o dyspareunii głębokiej, to nam pięknie opowiesz o endometriozie, co nie? Tak. No i właśnie przy właśnie problemach z bolesnym współżyciem, to jest jedno z takich symptomów, które mogą nam powiedzieć, że jest to endometrioza. Przy współżyciu, przy głębszej penetracji, jeżeli pacjentka mówi, że ma ból, a zwłaszcza trochę nas to nakierunkowuje, jeżeli mówi, że w tej pozycji od tyłu ma ból, zazwyczaj pytam, czy to jest jakaś konkretna pozycja i właśnie się zawsze śmieję, nie dlatego, że mam fetysz taki, tylko dlatego, a jak że... A państwo to robicie? A może mi pani powiedzieć? Można pokazać na leżące? Nie, 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 tak nie pracujemy, to żarty. Tak, tak, żarcik, żarcik. To nam trochę mówi o tym, przy głębszej penetracji w pozycji od tyłu mamy mocno poruszone sklepienie tylne, a do szyjki, do tyłu szyjki przyczepione jest więzadło krzyżowo-maciczne, które idzie od tyłu szyjki do segmentu kości krzyżowej S2, S4. I jeżeli mamy jakieś nacieki na więzadle krzyżowo-macicznym, ono jest sztywniejsze, no to to będzie powodowało naprawdę ból przy głębokiej penetracji, takiej zwłaszcza w tej pozycji od tyłu. Więc to jest też takie, że okej, to muszę zapytać o miesiączkę, czyli czy jest bolesna miesiączka. A co, nie, a może nie być? A może nie być? Przy endometriozie może nie być, no. Nie, 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 w ogóle a, pytam. A, że w ogóle. W ogóle? Nie załapałaś, bo przecież taka pani uroda, taka nie? Taka pani uroda. Aha, dobrze, tak, no nie załapałam. Nie, no, wy jesteście może do tego przyzwyczajone, ale przecież napisaliście całą książkę o tym. O takiej pani urodzie. O takiej pani urodzie, czyli o tym, że tak naprawdę wszystkie jesteśmy przekonane, że miesiączki muszą być bolesne, a jak rozumiem, tak wcale nie musi być. W ogóle. W tym tygodniu też miałam taką pacjentkę, ale już była po, albo po podcaście moim z Martą Niedziecką, albo po naszej książce, już nie pamiętam. Już wiedziała, że nie już powinno boleć. Że ja mówię, no naprawdę nie mam już na to przestrzeni. Ona mówi, już teraz wiem, że tak nie powinno być. Więc miesiączki nie powinny być bolesne.
Natomiast jeżeli mi pacjentka mówi, że ma ból przed miesiączką albo w trakcie miesiączki i to jeszcze, który próbuje ogarnąć, usidlić lekami takimi dość mocnymi, że podczas tej miesiączki dochodzi do omdleń na przykład, albo że ląduje w szpitalu, no to nie może nie być endometrioza, szczerze mówiąc. Więc pierwsze, co powinniśmy pomyśleć, żeby wysłać tą pacjentkę na diagnostykę, jeżeli mówi, że podczas miesiączki albo przed miesiączką ma też bolesne wypróżnienia, czyli że przed, powiem tak, po prostu zrobieniem kupy, ją boli i ciągnie w trakcie, to znaczy, że możemy podejrzewać, że jest naciek, to jest endometrioza głęboko naciekająca gdzieś najprawdopodobniej na, w Zatoce Douglasa, na okolice odbytnicy. I to też należy sprawdzić, oczywiście w USG. A jak? W USG? A to wychodzi? No właśnie. No i teraz... Czy ludzie umieją to czytać? I dzisiaj, i teraz w tym tygodniu też miałam, ta sama pani, o której przed chwilą mówiłam, że te takie, co się tu wchodzi. Czyli mówię, jeżeli pani ktoś powiedział, że endometriozę sprawdzi dlatego, że zrobi laparoskopię, to proszę się wypisać z wizytu tego kogoś, dlatego, że ten ktoś się nie zajmuje endometriozą, bo endometriozę się tak nie diagnozuje dzisiaj. Endometriozę diagnozuje się przez USG. Tylko musi to zrobić osoba, która się tym zajmuje. No i statystycznie kobiety z endometriozą chodzą od 7 do 10 lat. Tak. I chodzą do lekarzy. To nie jest tak, że one nie chodzą i nie szukają wsparcia. Chodzą. Tylko właśnie nikt tego nie widzi, bo jeżeli nie zajmuje się diagnostyką endometriozy, to pewnych rzeczy nie widzi, bo nie sprawdza się ruchomości między narządami. No wkładam sondę, przecież wszystko nie widać, dobrze, czy jest tam wzrost, czy go nie ma. Dopóki nie... ja rozumiem, że jak jest, nie wiem, jajnik przyklejony do macicy, no to widać, tak? Ale jeżeli na przykład jest naciek i w dołku podjajnikowym jest naciek i ten jajnik się w ogóle nie rusza, no to trzeba sprawdzić po prostu ruszając narządem między... I nie każdy umie to zrobić, nie? Albo po prostu te osoby, które się nie zajmują, nie sprawdzają tego w ten sposób, więc no dlatego tak długo trwa szukanie pomocy. Słuchajcie, no moja znajoma ostatnio ogłosiła na Facebooku zbiórkę po prostu kasy. Nóż mi się w kieszeni otworzył strasznie, to jest przykra historia, bo dziewczyna, no kobieta już w zasadzie od zawsze miała bardzo bolesne miesiączki i naprawdę chodziła po lekarzach. Ilość pieniędzy, jaką wydała na kolejne wizyty kolejnych specjalistów jest oszałamiająca i ciągle słyszała właśnie, że miesiączka boli, tralala. Jak pani urodzi, to pani przejdzie. Albo jak pani urodzi, to pani przejdzie, tak? To jest też klasyk. I wiecie, co się w końcu stało? Ona miała takie nacieki na jelito, że no stomia jej grozi po prostu. Wycięcie, fragment jelita i założenie stomii. No i ręce opadają, jak się czyta coś takiego, bo dziewczyna po prostu zapłaci swoim zdrowiem za to, że lekarze ją zbywali, nie? Problem jest też taki właśnie, mówisz o zbiórce, że nasz NFZ nie zwraca za długie operacje. Endometriozę się operuje dość długo, bo to jest trudna operatywa. I wszyscy dobrzy specjaliści, którzy oferują endometriozę, niestety operują ją nie na NFZ. Robią to prywatnie. Dlatego, że... Czyli jest to bardzo duży koszt. Tak. Tak. Jeszcze oczywiście zależy od rozległości operatywy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie chodzi o to, że oni chcą tylko zarobić, tylko chodzi o to, że NFZ po prostu nie pokrywa tak długich operacji, a bez sensu jest... Znając sztukę operatywy w endometriozie, nie możesz otworzyć pacjentki, wyciąć części i zamknąć, bo i tak będzie to samo. Musisz naprawdę wyczyścić wszystko. Bo to endometrioza trwa... to, bo jeszcze tego nie powiedziałyśmy. No, czyli endometrium, które powinno być w jamie macicy. Czyli wyściółka, dobrze rozumiem, że na dół to wyściółka. Tak, jest poza jamą macicy. I może naciekać na różne struktury, na otrzewną, na jajnik, może się gdzieś krwawić. Tam... Tak, jakby co miesiąc ona podlega, to jest takie mądre słowo, proliferacji hormonalnej, czyli jakby ta tkanka tam, hormony, które mamy w cyklu, działają na tą tkankę, która jest rozsiana, więc ona właśnie, tak jak to nie jest taka statystyczna miesiączka taka, że to krwawienie jest duże, natomiast podkrwawia sobie ta tkanka, a to tworzy stany zapalne, a to tworzy wzrosty, a to tworzy... sytuacje, gdzie pojawiają się dolegliwości bólowe. No, dla mnie odlotem jest to, że komórki endometriozy możemy mieć nawet w mózgu. Tak. To jest odlot po prostu. No. Na przykład jest sporo pacjentek, które może dlatego, że jest więcej informacji i wiedzy, które mają endometriozę
w płucach i to tworzy odmę. Tak? I na przykład co miesiąc mają ból i jakby mają odmę, trzeba jechać do szpitala, ogarnąć temat, więc coraz więcej się mówi na ten temat, ale to są naprawdę trudne przypadki. W ogóle się mówi o endometriozie, że to jest cichy zabójca kobiet. To jest bardzo takie mocne, ale faktycznie, no jak sobie wyobrazimy, wiecie, tkankę, która podkrwawia co miesiąc i mamy ją w płucach albo w osierdziu, albo w mózgu, no to nie przejdzie nam po urodzeniu dziecka i to nie jest nasza uroda. To jest po prostu naprawdę ciężka choroba, o której w końcu się mówi. Bo myślę sobie o takiej sytuacji, że nawet ja z dosyć dużego miasta, bo ja mieszkam w Krakowie. Córka lekarza. Tak naprawdę z waszej książki dowiedziałam się, że może coś ze mną być nie tak. I teraz wyobrażam sobie, że pierwsza rzecz, którą chcę, to jest pójść do takiej osoby jak ty. Ale rozumiem, że jesteś absolutnie oblegana i takich Ewelin Tyszko-Bury nie jest za dużo w Polsce. Jest was jakiś, że jest osteopatów ginekologicznych. Już coraz więcej. Coraz więcej. Generalnie ja zazwyczaj staram się zrobić w ten sposób, żeby pacjentka nie jechała do mnie z Katowic, albo z Częstochowy, albo z Krakowa, bo można znaleźć fajnych osteopatów, takich, którzy naprawdę zajmują się ginekologią w różnych częściach Polski. Więc jest coraz więcej. Jest więcej szkoleń, to też jest super. Tak. Ja też szkolę fizjoterapeutów i osteopatów, więc no myślę, że naprawdę trzeba poszukać, ale naprawdę jest już coraz więcej osób, czyli które się zajmują tematem. Siadam do komputera, wpisuję w Google osteopatia ginekologiczna i moje miejsce zamieszkania, województwo albo miasto, albo fizjoterapia uroginekologiczna, tak? I po prostu sobie znajduję taką osobę. No dobrze, Ewelina, a no też wyobrażam sobie, że jedna rzecz to to, że w moim województwie może nie być osteopatki czy fizjoterapeutki, ale druga rzecz może być po prostu też taka, że nie będzie mnie stać na takie wizyty, no bo nie przyjmują fizjoterapeutki. Terapeuci, osteopaci ginekologiczni, tak sobie państwowo na NFZ. Czy są pewne techniki, pewne działania, które taka kobieta, która jest w bólu na przykład miesiączkowym, albo którą od czasu do czasu boli współżycie, może robić sama w domu? Są. I taką podstawową, ale taką naprawdę podstawową rzeczą, której nikt nas nie uczy, a powinien. To jest oddech. Wiedziałam, że to powie, że to jest też pani od oddechu, więc dla nas to jest w ogóle temat. Oj, powiem wam, że naprawdę to nie jest po prostu tak źle tutaj. Mój kolega, który jest izraelskim tancerzem, mówił, że Polka oddycha raz w tygodniu, a w niedzielę, ale się narobiłam. Słuchaj, no może coś w tym być. Tak. No. Tak. I było to oceniające, ale to było bardzo prawdziwe, nie? No, nie oddychamy. Nie oddychamy. Problem jest i z wdechem, i z wydechem. Jak już ogarniemy ten wdech, że ten wdech ma być i klatka, i brzuch, że ten brzuch wypuszczamy i że ten brzuch nie jest wciągnięty, tak jak nas wszyscy uczyli całe życie, że wciągnij brzuch, pierś do przodu, więc tak nie powinno być. Powinniśmy ten brzuch wypuścić. Dzięki temu te przepony, które, bo dla mnie jest kilka przepon, swobodniej pracują. Dzięki temu jak wypuścimy ten brzuch, mamy lepszy drenaż. Czyli wypuścimy brzuch, to znaczy rozluźnimy go po prostu, prawda? Tak, czyli w sensie, ten że rozluźnimy ze spodni. Ze spodni, dosłownie. Ja właśnie sobie rozpinam guzik. Wszystkie rozpinamy guziczki. Że już mnie cisnęło, więc wypuściłam swój brzuch. Wspaniale. Więc jeżeli wypuścimy ten pępek do przodu, ale to jest strasznie trudne. Naprawdę. Jak tak mam pacjentki, ja mam u siebie w teamie też oprócz kamę, do którą tutaj mnie wspiera pod kątem miednicy, to mam jeszcze od oddechu Magdę Kizienkiewicz, ona jest też logopedką i od gardła, to też się wszystko łączy. Więc często wysyłam na takie zajęcia, żeby w ogóle ktoś zaklikał w tej głowie, o co w ogóle chodzi, bo mi jest wtedy łatwiej, bo ja wtedy szybciej wszystko popchnę, bo jeżeli ten pępek jest luźny na tym oddechu, czyli robię wdech, idzie klatka do góry na wdechu, brzuch idzie do przodu na wdechu i potem robię wydech. Ten pępek sobie swobodnie idzie do tyłu, się chowa i klatka opada, bo to jest po prostu, tego nie ma. Tutaj mamy duży problem. No to wtedy ten wdech jest taki swobodny, nabieramy tego powietrza, wszystko się drenuje, krew dopływa, krew odpływa
i mamy zdrową tkankę. Nikt nas tego nie uczy. I naprawdę... Wręcz nas oduczają dobrego tak. oddechu, znaczy tak. pełnego, głośniejszego, słyszalnego. Tak. Że westchnienie to jest, wiesz, tak. niby oznaka coś znudzenia. Coś z tobą, tak, coś albo się stało. Nudzisz się, tak, tak, tak samo ziewanie tak. na przykład. Mm-hmm. A już mówić o tym, że krocze się powinno poruszać podczas oddechu, to już jest kosmos. Jak ja o tym mówię klientkom w gabinecie, czy paniom na warsztatach, to zwykle mają oczy jak 5 zł. Ja się w ogóle nie dziwię, bo kto was w szkole nauczył, że krocze wam się powinno ruszać podczas wdechu i wydechu? W ogóle kto uczył w szkole, że coś jest w kroczu? Kroczu, że w ogóle jest krocze. O co chodzi. Nie, come on, wiecie, po prostu to kroczy. jest... Gewero kroczy. Gewero kroczy. I Benedetto kroczy. To. Generał no, Italia. Tak, absolutnie. Więc tak, więc powiedzmy to głośno, że porządny oddech to jest masaż trzewi, tak naprawdę. Tak. I że w porządnym, zdrowym oddechu powinno nam się też ruszać krocze. To prawda. No i tutaj właśnie, jeżeli chodzi o te sytuacje, które mogą pacjentce pomóc, a które może sama wykorzystać w domu, no to jest po pierwsze oddech, który jest oddechem funkcjonalnym, dobrym, z wypuszczeniem brzucha na wdechu, z opuszczeniem klatki na wydechu. Bo to jest też, nie wiem, czy to widzisz, Kama, u siebie, że jak już ten oddech, ten wdech jest ogarnięty, że ten pępek już tak, ale ta klatka do wydechu. Ona się nie rusza najczęściej, jest zamrożona zupełnie. Tak, no, tak. Że gardziołka wydech, takie zamrożone, tak, ściśnięte. Takim płaczem, nie? No tak. Tym płaczem połkniętym, no. Więc tutaj mamy bardzo dużo pracy, myślę, takiej jako terapeuci i my jako my po prostu, żeby ten oddech trochę tak odczarować i tak, i tak, więc jakby to jest podstawowe, no a bez tego nie ruszymy dalej właśnie na przykład z pracą ze środkiem ścięgnistym krocza. Co czyli, to jest? Czyli jak mamy, nasza miednica zbudowana jest z mięśni na miednicy i są pewne warstwy i na warstwie zewnętrznej mamy także, jak mamy u kobiety wejście do pochwy, cewkę, łechtaczkę, to między wejściem do pochwy a odbytem jest środek ścięgnisty krocza. Tak. Tak. I to jest miejsce, które właśnie możemy dotknąć, jeśli mamy na to gotowość, otwartość i chcemy, i sprawdzić sobie, czy właśnie to miejsce się rusza przy wdechu, idzie do dołu, a przy wydechu, czy wraca. Czyli to jest u kobiet i u mężczyzn, tak jak u mężczyzn u perineum też powinno dokładnie, się, jak rozumiem, ruszyć. Dokładnie. To dokładnie. To. I to jest praca właśnie przepon, które są, dla mnie jest przepon wiele, nie tylko jedna, więc to jest praca przepon, które powinny działać synergicznie, tak? Tak samo przy wdechu i przy wydechu. Jeżeli rozluźnimy dno miednicy, nie mylić z tym, że ono nie jest funkcjonalne i ma być wypuszczone cały czas, ale po prostu kiedy nie jest w nadmiernym napięciu cały czas, to w tym momencie kładąc rękę na środek ścięgnisty krocza, po prostu czujemy, że jest wdech i jest wydech. Że ona się rusza. I to jest ekstremalnie trudne. A czy jeżeli ja już mam tam swoją rękę i już to jest dla mnie okej, że ja obcuję ze swoim własnym kroczem, że go dotykam, to czy jedną z takich technik, które kobieta może robić sama, to jest na przykład automasaż w okolicy krocza? I niekoniecznie myślę tylko o masażu do porodu, ale tak po prostu. Czy pacjentka może sama się masować w domu? A dlaczego nie? No właśnie. Może, prawda? Może się masować, może używać też oczywiście gadżetów do tego masażu, więc w ogóle jak najbardziej. Na przykład ja bardzo często zalecam wibratory, bo wibracja pięknie rozluźnia tkankę. Dokładnie. I niekoniecznie chodzi nam o orgazm i o masturbację, tylko w tym wypadku traktujemy wibrator jak masażer. Dokładnie. Czyli coś, my sobie czytamy książeczkę albo słuchamy podcastu i po prostu nakładamy jakiś rodzaj gadżetu, który wibruje i to sprawia, że tak naprawdę to będzie dobroczynne działanie. Nawet nie muszę wkładać do pochwy tego. Przyłożyć do i oddychać do środka ścięgnistego i to już jest naprawdę fajna praca. No. Dobry plan na sobotę. Dobry plan na sobotę, nie? Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to będzie głupio. Ale ja też na przykład swoim klientkom, a czasem naszym wspólnym, no bo też powiedzmy słuchaczkom, że my często też pracujemy wspólnie z potrzebującą osobą.
Ja je też zachęcam do tego, żeby jak najczęściej chodziły bez bielizny w domu, czyli na przykład zdejmowały majtki, gdy tylko wrócą z pracy, zakładały jakąś sukienkę albo luźną spódnicę. A żeby, czemu? Żeby to krocze oddychało, żeby nie było to takie sklejone. Kolejne wachełko. Czekałam na to, Tak, tak. Żeby wiesz, nie mieć tego krocza takiego sklejonego z tymi majtkami, czy nie daj Boże wkładką higieniczną, taką plastikową, która nie przepuszcza w ogóle tlenu, więc nasza wulwa i wagina produkuje jeszcze więcej śluzu, żeby się oddzielić od tej plastikowej wkładki. Wiecie, to jest pięknie pomyślane przez przemysł kosmetyczny, żeby nam wmówić, że czegoś potrzebujemy. Wmówiono nam, że nasze wydzieliny pochwy są brudne i śmierdzące, w związku z tym zaoferowano nam pachnące plastikowe wkładki, które tylko nas podrażniają jeszcze bardziej, sklejają się z naszym kroczem, więc nasze biedne krocze produkuje tego śluzu coraz więcej i tak dalej, i tak dalej. A więc zdejmujemy majtki, chodzimy jak najczęściej, śpimy bez bielizny. Boże, wiecie, ile kobiet śpi w majtkach pod piżamą? I tak, to wkładką na przykład. Albo w staniku, w majtkach, w kładce i na to piżama. Więc rezygnujemy z tego. Ja też często mówię kobietom, żeby jak najwięcej ziewały, wzdychały w głos, przeciągały się, otwierały gardło, wydawały dźwięki oraz żeby na przykład sprawdziły ze sobą, czy taniec, ruch bioder, kręcenie biodrami, jak najwięcej takiego płynnego ruchu z oddechem, nie? Czy to nie jest też technika dla nich? To im mówię na przykład, że mogą robić w domu. Zgadzasz się ze mną? Zdecydowanie. Super. Bardzo uśmiecham się, bo nas ustawiają tutaj do kamery. A ja się tak ruszam, prosząc, ruszam i prawdopodobnie co chwilę znikam z kadru. To się nie uda, więc tak, absolutnie. Od razu mówiłam, może być to uda. Trudne. Trudno. Absolutnie. Ja się muszę ruszać, bo inaczej będzie mnie wszystko bolało. Okej, czyli są takie techniki. Ale gdzie się ich uczy? Jakby, czy to jest tak, że ja intuicyjnie mogę się pomasować, że biorę jakiś olejek, serum, coś takiego, krem może niepodrażniający, bo to też jest bardzo ważne, żeby użyć czegoś. Na pewno nie ślinę, czegoś, na pewno nie ślinę, to jest też ważny moment, żeby powiedzieć, że ślina nie jest lubrykantem. Wiesz, o co chodzi, że rozumiem ciekawość, rozumiem erotyczną ciekawość, no ale może jest jakaś technika, co jak boli, czy nacisnąć, czy puścić. Gdzie się tego nauczyć? Na YouTubie oczywiście. Chyba niekoniecznie. Ostatnio widziałam jakieś zajęcia pani z Polski w treningu mięśni na miednicy. Była w bardzo dziwnej pozycji. I sobie myślę, what the fuck w ogóle? Dziwnej o co pozycji? Tam chodzi? No, a te ciężarki takie podnoszone waginą? Więc może nie na YouTubie. Chociaż na YouTubie są dobrze poprowadzone i pokazane masaże krocza do porodu. I ja czasem mówię kobietom, nawet trzeba nie w ciąży, które, żeby znalazły kanał jakiejś położnej, która pokazuje w taki sposób i mówi takim głosem, który im najbardziej odpowiada i że absolutnie mogą, nie będąc w ciąży, robić dokładnie te same ruchy, których się uczy do masażu krocza do porodu. Ja w ten pewnie, sposób że tak. często też mówię. No więc można tak, ale jeżeli wiesz, co twoje ciało lubi, albo dajesz sobie przestrzeń, żeby sprawdzić, no to możesz to zrobić sama, tak jak chcesz, no tak naprawdę. Możesz się podotykać, możesz ponaciskać, poczekasz, aż puści, możesz robić... Czyli jak boli, to mogę nacisnąć, tak? Jeżeli tak boli... Tak jak przy mięśniu. Ja w ogóle nie pracuję w bólu, więc jeżeli są pacjentki, które w ogóle muszą poczuć coś, że coś naciskam. Tak. Ja pracuję trochę inaczej, dlatego że w miednicy albo w sferze intymnej, jak mamy dolegliwości bólowe, to no, nasze ciało jest mądre, więc no co zrobi? No to się napnie, będzie się broniło. Więc ja nie lubię pracy w bólu, bo ja chcę, żeby mi tkanka pokazała, gdzie ona się chce uwolnić, a nie, że ja naciskam, pacjentka mi skacze do sufitu, oczy już ma po prostu jak 5 zł. I łzy w oczach i zaciśnięte szczęki, a ty ciśniesz jeszcze bardziej. Bo to jest trigger point i trzeba go tam naimbaniać. Nie, to niekoniecznie. Z miłością. To jest mój tekst. Z miłością i szacunkiem do tkanki. Wspaniale. A nie znamy się, proszę państwa. Z miłością i szacunkiem się znają, do tkanki. No tak. Piękne, piękne. A wiesz, co mi jeszcze przychodzi do głowy? Taki ważny dla mnie wątek. Zresztą rozmawiałyśmy o tym z Eweliną też prywatnie nieraz i chciałabym to bardzo tutaj zaadresować. No bo często jest tak, że zarówno do mnie, jak i do ciebie przychodzą kobiety, dla których jesteśmy kolejnymi ekspertkami, kolejnym warsztatem, kolejną jakąś drogą samorozwojową. O, niepłodność jest świetnym tutaj przykładem. I jak się domyślasz, często jest tak, że to kobieta chodzi po kolejnych gabinetach, wydaje pieniądze, inwestuje
czas, a mężczyzna czeka. I czasem albo nawet nie zbada jakości swojego nasienia. Na przykład. I bardzo mam bym chciała... Alergię na to. No, masz alergię, nie? Ja też mam na to alergię. Bardzo bym chciała, żeby to też tutaj wybrzmiało, że my zawsze mówimy kobietom w gabinecie, że to nie jest tylko ich odpowiedzialność. Jak wygląda ich życie seksualne, czy je boli, czy nie boli, czy mają orgazmy, czy nie mają, czy mogą zajść w ciążę, czy nie mogą, nie mogą. Tam jest druga osoba. Tak. No. Nawiązałaś do płodności, więc tutaj... Bo wiem, że to twój konik, ja kochanie. Uwielbiam. Co jest problemem? Już teraz chyba mniejszym, bo jest więcej lekarzy, którzy patrzą też tak... Holistycznie. Globalnie. Natomiast zdarzają się naprawdę takie sytuacje, że ten pacjent nawet, pacjent w sensie partner, nawet nie zrobił badania nasienia. No, ja rozumiem, że kobieta przychodząca, która nie może zajść w ciążę, ma taką teczkę badań, bo miała Hashimoto, bo ma insulinooporność, bo coś tam. PCOS, natomiast równolegle należy zbadać partnera. No więc jakby to jest błąd w sztuce lekarskiej. To trzeba tak... Amen. Tak? Dobitnie powiedzieć, naprawdę. Nie diagnozowanie partnera. To jest 50-50 problem płodności. Tak? W sensie takim, że 50% mężczyzna, 50% kobieta. Dokładnie. Kiedyś głównie patrzono na kobiety, ale naprawdę to się bardzo zmieniło. Tak. Zwłaszcza przez to, że mamy styl życia taki, jaki mamy. Mhm. Czyli siedzący, jest teraz bardzo dużo mężczyzn pracuje przed komputerami, długo siedzą. Z laptopem na kolanach i grzeją nie ruszają sobie jądra. Tak. Żylaki powrózka nasiennego. No jakby za ciasne spodnie, za ciasna bielizna, podgrzewane siedzenia w samochodzie. Ale nawet w książce poruszałyśmy ten, w zasadzie to doktor Maksym mówił o tym badaniu mężczyzn, nie wiem czy pamiętasz, że było robione badanie mężczyzn z totalnie zdrowym nasieniem, i ponieważ spermatogeneza trwa 74 dni. I tych mężczyzn ubrano w taką bieliznę, która podnosiła temperaturę jąder, i po 3 miesiącach w badaniu, gdzie zdrowy mężczyzna przyszedł na badanie, był poddany badaniu, czyli 3 miesiące nosił tą bieliznę taką, która podnosiła temperaturę. Po 3 miesiącach praktycznie zero zdrowych mężczyzn ze zdrowym ejakulatem. Więc jakby to, jak my funkcjonujemy, ma bardzo duży wpływ. No po to jądra są niżej w worku mosznowym, żeby temperatura była niższa, tak? Więc no nawet o odstawieniu sauny się mówi. Tak. Nie, żeby tak facet przestał chodzić na saunę przez jakiś czas, jeżeli się stara para o dziecko, nie? Bardzo rzadko się o tym mówi. Bo, no to jest nadal podnoszenie temperatury, więc tutaj to ma duże znaczenie. Tak, suplementy mają znaczenie. To, jak mężczyzna je, czy się rusza, czy się nie rusza, jakby, no to naprawdę ma znaczenie. Oczywiście. Wrócę tu do tej odpowiedzialności, bo myślę sobie, że jeśli się jest w parze, w odpowiedzialności, w intymności, w miłości, no to, że nie robi się rzeczy tak, żeby drugą osobę bolało. To jest dla mnie ważne. I że można też wziąć tę część, która może stać się też zaczątkiem, nie wiem, jakiejś takiej miłosnej gry, która polega na właśnie masażu i rozluźnieniu, bo seks kocha rozluźnienie, prawda? Oj, pewnie. Tak. I to jest też jeden z takich mitów, z którym my z Eweliną bardzo mocno walczymy. To znaczy, że im ciaśniejsza cipka... Przepraszam. Co? No nie, no sobie no myślę nie o tym takim... A, myślałam, że na cipkę tak zareagowałaś. Nie, w życiu, bo myślę sobie o tym takim fetyszu, tej ciasnej, że ona ma być ciasna, że my mamy ćwiczyć te tak zwane mięśnie kegla, nosić kulki zaciskać, nie rozluźniać. Nikt nie nauczył rozluźniać. No i to jest cały czas się świetnie trzyma ten mit, że im ciasniejsza pochwa, tym lepszy orgazm. To znaczy na pewno chciałabym, żeby nas dobrze zrozumiały, zrozumieli w zasadzie wszyscy, którzy będą oglądać ten podcast, że to nie chodzi o to, żeby w ogóle rozluźnić i w ogóle nie aktywować dna, natomiast ono musi być funkcjonalne. A w związku dna z miednicy, tym... Dna miednicy. Tak, mówimy dna, mamy dna na myśli mięśnie dna miednicy. Tak. A w związku z tym, jeżeli mamy sytuację taką, że już tak mówimy o tym napinaniu i umiemy już napiąć, często nie jesteśmy świadome, że już mamy napięte to dno miednicy. Tak po prostu. Tak, bo sobie wrzucamy tam stres, no to trzeba też umieć je rozluźnić. I jakby przy takim funkcjonalnym dnie ten seks może być, te doznania mogą być super ekstra. I nie chodzi o to nam, właśnie chciałabym sprecyzować, że nie chodzi o to, żeby mieć zupełnie total luz, tylko chodzi o to, żeby te dno miednicy było funkcjonalne i nie chodzi o samo napięcie, a naszych dużo pacjentek, bo już sobie już to dawno, dawno przegadałyśmy, że bardzo dużo pacjentek ma orgazmy przez to, że właśnie wchodzi w napięcie. Tak.
Na bezdechu. Tak. Mm-hmm. I w pewnym momencie... Wykształca się taki wzorzec. Tak. I w pewnym momencie one już nie mogą tego orgazmu, bo nie mają z czego. Bo już są tak napięte. Och. Orgazm jest skurczy, mają tak już prawie... O Boże. I nic. Tak, dokładnie. Nie? No bo nie ma amplitudy skurczu. No bo jak już coś jest super napięte, to jak jeszcze bardziej to napiąć, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. Tak. No. Muszę was o coś zapytać, no, bo nie wiemy, czym są te mięśnie na miednicy. Bo dla was to jest naturalne i z tym mm-hmm pracujecie, ale chciałabym was zapytać, co to w ogóle też jest? Bo jak rozumiem, istnieje jakiś trening tego, można z tym pracować, ale tak powiedzmy jeszcze może dosadniej, o co w ogóle z tymi mięśniami na miednicy, co jak rozumiem są w miednicy. Tak, bardzo dobrze rozumiesz, córko lekarza. Chodzi. Ewelina, jakbyś miała komuś wytłumaczyć dosłownie w trzech zdaniach, bardzo prosto, ja wiem, że to jest trudne dosłownie w trzech zdaniach, ale czym są mięśnie na miednicy? Za co one odpowiadają? Mięśnie na miednicy, trzy warstwy mięśniowe. Tak naprawdę bardzo późno my się zazwyczaj dowiadujemy, że w ogóle w tej miednicy coś mamy, jakieś mm-hmm mięśnie. Mięśnie na miednicy nam wspomagają narządy, je podpierają. Mm-hmm. Tworzą tak jakby hamak, taką może nie hamak, no można powiedzieć, że hamak. To jest taka trójwymiarowa płaszczyzna, taki lej. Mm-hmm. I one nam podpierają u kobiet, tak jakby to jest support pod narządy mm-hmm miednicy mniejszej, czyli pęcherz, macica, odbytnica. Te mięśnie wchodzą też w skład mięśni, które nam stabilizują postawę. Mm-hmm. Te mięśnie odpowiadają za to, jak na przykład właśnie to, o czym mówimy, czyli czy jest ta satysfakcja, czy jej nie ma. Czy jak są zbyt napięte, no to jest problem z wejściem do pochwy i bolesnym stosunkiem, więc w trzech zdaniach się nie da. Ale dzieci świetnie. Tak. Więc no... Chyba powinnam wziąć jakiś model tutaj i sobie poopowiadać, co, jak to wygląda. Natomiast... I zachęcamy do tego, żeby zobaczyć, prawda? Bo to jest bardzo ważne, żeby obejrzeć sobie to, to wnętrze nas i zobaczyć, za co te mięśnie odpowiadają. Bo jeśli zobaczymy, jak one są ważne w tym naszym ciele, to może będzie to jakiś stymulant do tego, żeby po prostu zacząć o nie dbać. No. Myślę, że... W ogóle tak nawiążę trochę do tego oglądania, no bo tych mięśni nie zobaczymy, ale ja w ogóle zachęcam do oglądania w ogóle własnej cipki, po prostu. Tak. Mm-hmm. Bo jest tak dużo kobiet, no ja wiem, że my żyjemy trochę w bańce, bo jesteśmy w Warszawie i tak można by pomyśleć, że jesteśmy, nie wiem, bardziej świadome, duże miasto. Natomiast naprawdę trafiają się pacjentki i nie mówię tutaj osądzająco, tylko tego, jak nie mieliśmy edukacji wszyscy, które mówią, a zobacz, bo ja tutaj mam takie coś, co wystaje. Ja mówię, taki no to jest twoja łechtaczka właśnie. Ojej. No, naprawdę. To tym się nie sika. Ja mówię, no nie, zobacz, ojej, jak sobie weź lusterko w domu, jak sobie rozchylisz wargi sromowe, to co mówisz, że wystaje, czym myślisz, że sikasz, to nie jest to. Pod spodem masz takie coś z dziureczką. I to jest właśnie cewka moczowa. Więc jakby my mamy, nie mamy w ogóle nawyku oglądania swojego ciała, wstydzimy się swojego ciała, nie znamy swojego ciała i to jest takie też smutne. No. Dla mnie to jest smutne. Chcę teraz nawiązać do mojej córki. No ja, wiadomo, no bo jakby siedzę w ginekologii, to ja w ogóle nie mam problemu, żeby wchodzić nago i tak dalej, i tak dalej. I ostatnio a propos, żeby wyjść z tego smutne, moja córka tak siedzi w wannie, tak się myje i tak chyba siusiała. I tak rozchyliła wargi i mówi, mamo, moja cipka ma języczek. No wspaniałe. Mówię, tak, moja cipka ma języczek. Więc... Jezus, kochane. I tego każdemu życzę, żeby tak se oglądał z ciekawością tą cipkę, z radością, nie? No, tak. Tak, żeby nie tak na smutno. Wczoraj patrzyłam na siebie, bo akurat miałam lustro przy łóżku i tak popatrzyłam na siebie i pomyślałam sobie, Boże, jak dawno cię nie widziałam. I to było takie absolutnie urocze. Natomiast wyobrażam sobie, że osoba na przykład, która nie wie, gdzie jest jej łechtaczka i gdzie jest
gdzie jest cewka moczowa, to jeśli na przykład ma, jakimś cudem zdarzy się, że ma kobiecy wytrysk, to to musi być strasznie szokujące, no, i to tak. Musi być o tym, że się zsikałam w łóżku na przykład, tak? Że to może być coś, co jest też zawstydzające i że ten mit oczywiście, że niby... To też jest wahadełk, proszę Państwa, że kobiety to oczywiście nie mają. Tak to klasyka gatunku, kolejny mit po prostu. Ale że to muszą być też strasznie smutne rzeczy, bo to nie wiadomo, co sobie dobrego zrobić i to tak, oglądanie się wiesz, ale też nawet czasem nie rozumiemy wydzielin pochwy i się boimy, że to jest jakaś choroba. I że tam powinno być sucho, albo nadmierna higiena, która potem się kończy nawracającymi infekcjami. No to jeszcze jest temat rzeka, który na pewno poruszymy. A ja chciałabym cię na koniec spytać o coś, o co pytamy wszystkie nasze gościnie. I zarówno zachęcam cię do tego, żebyś udzieliła być może odpowiedzi jakiejś takiej, wiesz, swojej od serca, żeby nie powiedzieć od cipki, albo... żeby powiedzieć od cipki. Albo bardziej jako ekspertka, zależy jak do tego podejdziesz, ale jak można podkręcić swoje libido? Tak naprawdę myślę, że nasze libido to jest kwestia tego, jak my się w ogóle czujemy ze sobą. I to, co widzę, no mężczyźni są trochę inaczej skonstruowani, my jesteśmy inaczej. I ten orgazm, i to, czy mamy ochotę na seks, czy nie mamy ochoty na seks, to głównie jest tak naprawdę o nas po prostu. Czy siebie obserwuję, czy obserwuję moje pacjentki, że tak naprawdę to, w jakim my jesteśmy stanie emocjonalnym, jaką mamy relację ze sobą, z partnerem, czy mamy trudniej, czy jesteśmy niewyspane, czy jesteśmy wyspane, czy jesteśmy zmęczone. Jakby to wszystko składa się na to, czy my mamy ochotę na ten seks, czy my nie mamy ochoty na ten seks. I w zasadzie każda z nas chyba powinna, znaczy chciałabym, życzę wam, żebyście wiedziały, co wam to libido obniża, a co wam to libido podnosi. Ja wiem po sobie, że jak jestem zmęczona, dojechana, niewyspana, no to w ogóle ostatnim, o czym pomyślę, to jest seks. Tak. Ja po prostu nie mam siły. Nie mam. Natomiast jeżeli mam lepszy czas, lepszą relację, bo relacja z moim mężem może być lepsza, może być gorsza, jak to w życiu, no to wiadomo, że ten seks jest wtedy lepszy. Jak nie mam dzieci obok, które mi tupią w nocy i mamo, coś tam, no to ten seks może być lepszy. Więc myślę, że chyba to jest tak mocno indywidualne, co kogo triggeruje, co komu podnosi to libido, natomiast dużo dla mnie jest o tym, jak ja się czuję emocjonalnie w tym momencie. Bo... Czyli zadbać o siebie. Dokładnie. I bardzo tak globalnie, zanim w ogóle pomyślimy o seksie. Tak, nie? Tak, tak. Bo ten seks to jest... No, seks wydarza się w głowie tak naprawdę, nie? Więc jakby no można... Oczywiście chodzi to o stymulację... Powiedziała osteopatka. Nie? No tak, no bo jakby... U mężczyzny jest bardziej, może być mechanicznie, u nas te mechanicznie to tak, czy my coś z tego będziemy miały w rezultacie, jak w ogóle nie mamy nastawienia, nie mamy siły, nie mamy w ogóle, no chyba rzadko, mało znam takich kobiet, które tak potrafią. O, jest. Prawda? No. Ja też mam takie przemyślenie i zdarza mi się o tym rozmawiać też w gabinecie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. To na koniec takie pytanie do was. Ja często mówię, że cipki nie oszukasz. Dokładnie. Jak Lowen mówił, że ciało nigdy nie kłamie. I mi się zdarzało, tobie pewnie też, pracować z takimi kobietami, które na przykład mówiły, że miały podejrzenie wulwodyni. I bolesne stosunki, i żadne leki nie pomagały, tak. I maści znieczulające nie pomagały, pomogło rozstanie się z partnerem. Tak. I nagle kolejny. Inna relacja, nie? I seks nie boli, nie? I ja mam takie doświadczenie, że ciało i wulwa również są bardzo mądre i jako pierwsze nam sygnalizują, hej, kochana, z tego to już chyba wiele nie będzie, nie? Tak. I smutne? I wesołe, bo mamy w sobie jakiś absolutnie niesamowity... jesteśmy taką częścią, bo znowu nie chcę mówić, że nie jesteśmy naszym ciałem, bo przecież jesteśmy naszym ciałem. Mamy w sobie taką... Mędrczynię wulwę. Która nam powie,
co odchrząknie dobre, i powie, albo... kochana, ten to nie. No i jak słuchamy ciała, dokładnie. No to no jest łatwiej chyba, nie, w życiu. Tak naprawdę, jak słuchamy, a często się wyłączamy na to słuchanie ciała i tej intuicji taką tak. A jakbyśmy tak bardziej, może by było łatwiej. I z tym was zostawimy, drogie osoby słuchające, słuchające nas, słuchające swojego ciała mam nadzieję. Mówiła do was przemądra i wspaniała Ewelina Tyszko-Bury. Dziękuję bardzo. A to byłyśmy my, prowadzące podcast intymny, Kamila Raczyńska. Jak Kozak i od razu zapraszamy na następne odcinki. Subskrybujcie, klikajcie, że wam się podobało, zostawiajcie nam komentarze. Jesteśmy ich bardzo ciekawe. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Partnerem podcastu intymnego jest marka Lowa, tworząca produkty wspierające zdrowie intymne i satysfakcję seksualną. Wejdź na lowa.care i dołącz do kobiet, które pragną więcej.